13 stycznia rozpoczęła się konferencja pokojowa, a oni nie czekają na obrady konferencji pokojowej, która decyduje o każdej granicy, czy w Gabonie, czy w Wietnamie, czy w Europie Środkowej, tylko rozpoczynają wojnę. I że to był wielki błąd, bo o wiele więcej którzy negocjowali przy stole dyplomatycznym, ponieważ mieli świetnych dyplomatów, znających języki popularnych na zachodzie Europy. Natomiast jest też druga teoria, że Czesi zrobili celowo, że mieli gdzieś wybory, które się miały 26 stycznia, czy one by się odbyły, czy nie, to i tak by zaatakowali, ponieważ chcieli umiędzynarodowić ten problem. Ponieważ dla nich nie do przyjęcia była umowa z 5 listopada, tą 1918 roku. Ta pierwsza mapka z tym taką, że dzieci Morowice są taką wyspą na terenie należącym pod jurysdykcję Rady Narodowej, że oni byli w Pradze niezadowoleni z tego, co zrobili na miejscu przy działaczach po sprawie, którzy nie mieli wojska w listopadzie, ledwo starczało im sił, żeby chociaż Ostrawę i okolicę najbliższą zabezpieczyć, jaką żandarmerią, wykonywać swoją władzę. W Chlucinie i okolicy było mnóstwo Niemców, lokalne miasteczka, regiony, gdzie było pełno Niemców, tworzyło jakiś Sudetenland, żeby należeć do jakiejś niemieckiej Austrii. Tam były też oddziały straży takich miejskich, jakichś paramilitarnych oddziałów niemieckich.